Witam serdecznie Państwa. Bardzo się cieszę, że Pani wyraziła zgodę na wywiad. Chcemy porozmawiać o tym, co dotyczy tak na dobrą sprawę Pani rodziny, Pani taty, może tak nawet wprost powiedzieć, ponieważ w czasie II wojny światowej, właśnie tu w Sokołowie Górnym, gdzie jesteśmy, rozegrała się tragedia, taka ludzka po prostu, czysta tragedia, ponieważ Niemcy w ramach prowadzonej akcji dokonali tutaj zbrodni. I chcielibyśmy na ten temat porozmawiać. Co w Pani rodzinie, czy tato, czy też mama Pani o tym opowiadała? Wiadomo, że te doświadczenia są jakimś traumą, są jakimś przeżyciem. Często do tego się nie wraca, za dużo się nie mówi. Ale chcielibyśmy usłyszeć o tym, co się mówiło. Więc może ja powiem tak, że mój tato na ten temat nigdy nie mówił, nigdy, ja nigdy nie słyszałam. Wprawdzie mówiąc, jak ja się urodziłam, to mój tata miał 57 lat, czyli jak ja miałam 13 lat, to tata już miał 70, prawda? Nigdy nie słyszałam, żeby on na ten temat cokolwiek mówił. Natomiast moja mama, ponieważ w tym samym czasie, kiedy doszło do tej tragedii, mieszkała tutaj w Sokołowie, tylko w okolicach obecnie stojącej remizy. Więc mama opowiadała, że pewnie to też nie była naocznym świadkiem, bo to było ze 300 metrów od tego domu, gdzie mieszkał tato, więc pewnie też z rozmów bliższych ludzi, którzy tam obserwowali, mówiła, że do Woźniakowej, czyli do pierwszej żony, do domu przyszli partyzanci. Mojego taty wtedy nie było. Tata pracował na polu pod Wierzbicą, taka część pól tam była nazywana Brzeziny. I w tych Brzezinach tam właśnie był na polu. To był 13 czerwiec, więc być może ziemniaki oborywał nowe, nie mam pojęcia. W każdym razie tam pracował. No i jak przyjechali Niemcy, nie przepraszam, nie Niemcy, tylko ci partyzanci, no to zażyczyli sobie śniadanie. No więc ona była sama w domu, kobieta w szóstym miesiącu ciąży, więc no, ona sama była wystraszona, no co miała, to wyjęła i dała. Ponieważ tato miał dość dobrze stojącą gospodarkę, pracował na niej zresztą chyba w większości sam. Więc zrobiła im to śniadanie, nie wiem jak długo trwało to śniadanie, w każdym bądź razie po pewnym czasie, jak zjedli, zabrali się i wyszli po prostu. I to wszystko. Natomiast za jakiś czas podjechały dwa samochody z gestapo Niemców, okrążyli dom i ja nawet nie słyszałam nigdy, żeby ktoś mówił o tym, żeby oni tam pytali o coś albo pytali gdzie. Oni po prostu przyjechali i okrążyli ten dom. Tak jakby z góry wiedzieli, że ten właśnie mają okrążyć. I polali benzyną, podpalili wszystko. I w tym czasie córka tej pani, a pasierbica mojego taty, była na Jałowcach, na tej górze tam za Sokołowem. Tam pasła krowy. Jak zobaczyła, że dom płonie, więc zbiegła stamtąd i zaczęła strasznie płakać. No i Niemcy ją wrzucili w ogień. Po prostu ją wrzucili w ogień. Z tego, co wiem, to nie wolno było, nawet jak ktoś z sąsiadów tam chciał coś lać wodą i ratować, to absolutnie nie było. Nie było takiej możliwości, ponieważ oni nikogo tam nie dopuścili. Dotąd tam stali, dopóki to wszystko nie spłonęło. Mój tata się dowiedział, ktoś przekazał mu informację, więc już nie wrócił do domu. A mój brat, z którym się wychowywałam, Zygmunt, już teraz nie żyje, zmarł mając 53 lata, to był chyba
zaraz powiem, 35 i 53, 88, w 88 roku zmarł. I po nim zostało dwóch synów. Jeden jest żonaty z panią dyrektor tą z Korytnicy, z tą Martą, a drugi mieszka gdzieś tam w Lipie za koło Końskich. To tyle wiem. Natomiast moja mama nie informowała mnie o niczym więcej, co było przyczyną. Wiem tylko tyle, że powiedziała, to znaczy ja nawet, to jest mój wniosek, bo w ubiegłym roku rozmawiałam z panem Łachwą. No i on mi udostępnił, nawet ja mam tą książkę w domu, taka książka chyba o tych Wesołowskich z Korytnicy. Saturnina Wesołowskie. Tak. I tam była między innymi taka insynuacja moim zdaniem, że ta kobieta sama doniosła na siebie na gestapo. Ja mówię, Boże, jak można coś takiego, jakie takie wnioski wyciągać? Kobieta 6 miesięcy w ciąży i ona zdążyli wyjść partyzanci, a ona miała płaszcz nakładać i lecieć do Sobkowa na gestapo. Przecież to jest jakiś nonsens, beznadziejny nonsens. No ale widocznie ludzie byli tacy, jacy byli. Jedni chcieli ratować, a drudzy może nie chcieli. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nic więcej nie wiem na ten temat. Wiem tylko jeszcze, że... Jeśli chodzi o pochówek, to później tato pochował. To znaczy mój tata na teren Sokołowa przez dłuższy okres czasu nie przyjeżdżał. To wszystko, co zostało, to po pewnym czasie, ale chyba nie wiem, czy nie, nawet po jakichś dwóch miesiącach dopiero przyjechał i pozbierał wszystko. Wszystkie te pozostałości właśnie po tych spalonych osobach pozbierał i pochował na cmentarzu. Natomiast brat został z tatą, ten właśnie Zygmunt, i pasierb, bo jeszcze był brat tej, która zginęła, tej Genowefy. Więc ten pasierb i właśnie ten Zygmunt miał wtedy chyba 7 lat. No to ojciec ich jakoś przyjechał, zabrał i wyjechał stąd do swojej rodziny, do Mnichowa. Z tego co wiem, to tam przebywał u swojej rodziny, ale ja nie znam tej rodziny. Nie wiem. Czasami jest tak, że mnie się to bardzo często zdarza, nie wiem czy to dobrze czy źle, ale tak jest, że coś co mnie czeka, to gdzieś mnie życie tam kieruje. I kiedyś, nie tak dawno, myślę, że do miesiąca jestem na cmentarzu w Sobkowie i pani Ciosowa robi tam koło grobu, tak. I stanęła ze mną i mówi, o patrzę, a to właśnie grób. Tak. Właśnie ludzi, o których mówimy. Ten grób jeszcze robił właśnie mój brat Zygmunt. Ale potem jak się rozchorował, no to już niestety... Ale tam zat pan uchwiecony. Tak. Wiem, że straż Sobkowska próbowała tutaj dotrzeć i przyjechali tutaj, ale Niemcy nie pozwolili. Nie, gasić. Tam nie było nawet szans na to, żeby cokolwiek zrobili. Natomiast, tak jak powiedziałam, no, trudno mi cokolwiek powiedzieć, dlaczego tak się stało, kto za tym stoi, no bo na pewno nie stoi nikt z tej rodziny, która zginęła. Ktoś musiał donieść. Oczywiście no, tak, że moim zdaniem po prostu ktoś doniósł. Zresztą, może sam fakt, że mój ojciec był dobrym gospodarzem i jak na te czasy radził sobie nieźle, no więc... Może to był powód, a może jeszcze jakiś inny powód, nie mam pojęcia, nie wiem. W każdym razie ja nie mam takich informacji, moja mama nigdy mi nie mówiła o tym, mówiła mi właśnie tylko o całej tej sytuacji i powiedziała, że jeszcze Woźniakowa mówi, to nosiła wodę, a one się często spotykały właśnie przy studni, przy tym żurawiu, bo moja mama stąd od remizy chodziła po wodę właśnie tam. No i tamta też, tamta miała bliżej, bo ona była na wysokości kapliczki, tej, która tam jest aktualnie.
Bo ta kapliczka jest właśnie przy tym miejscu. Tak, przy tym gdzie miejscu, był gdzie ten spalony dom. Tak, dokładnie. Dokładnie ona przy tym miejscu. I tam przez bardzo długi okres czasu, to ja już pamiętam, tam był pusty taki ogród, taki sad. Tam był pusty. Natomiast po komasacji, jakim cudem, że to ktoś dostał i został zagospodarowany, nie wiem. No ja osobiście chyba nie byłabym w stanie czegokolwiek, tak, czegokolwiek stamtąd korzystać, bo po prostu chyba nie miałabym na to siły. A jeszcze o jednej sytuacji tutaj wiem, tylko że nie jestem teraz w stanie powiedzieć, czy to było w tym samym dniu, że też Niemcy przyjechali, poukładali właśnie na tym placu, co jest teraz remiza, zebrali mężczyzn i kazali im się poukładać dookoła, poustawiali tam broń i pod tą bronią ileś tam leżeli. Jak to się stało, że nikt nie zginął wtedy? Nie wiem, że gdzieś tam była interwencja, żeby oni zostali wypuszczeni. W końcu faktycznie się rozeszli, nikt podobno nie zginął. Ale i wydaje mi się, że to było w tym samym czasie, tylko tak jakby w godzinach późniejszych. Czyli gdzieś coś, jakieś informacje Niemcy tak, mieli, tak, tylko nie bardzo tak wiedzieli co. Ale przecież w tym samym czasie chyba, tylko też nie wiem, czy to był w tym samym dniu, bo wydaje mi się, zginął taki człowiek, który się nazywał Brożyna. Ten Brożyna to mieszkał na końcu wsi i tam było takie nazwisko Liwocha. Tak. To był brat tej pani Liwochowej. I on też prawdopodobnie uciekał gdzieś tam przez zboża i Niemcy z samolotu go wyśledzili i zabili. No. Czyli za dużo tych tragedii było. Za dużo, za dużo, za dużo. A jak z aktami zgonu to zostało później dopełnione? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Wiem tylko, że na tej tabliczce jest data, ponieważ tam jest data 13 czerwiec, 43 rok, więc jak rozmawiałam z panem Łachwą, to on mówi tak, ale w kościele, znaczy w parafii jest podobno wpisana data 5 lipca. Ja mówię, że ja takiej daty nie znam. Wiem, że na tej właśnie takiej tej zawieszce na krzyżu, na tabliczce, jest data 13 czerwiec. No i są dwa nazwiska. Jest Zofia Woźniak i Genovefa Głód. To była ta pasierbica. Ona miała chyba 19 lat. Tragedia niesamowita. No i niestety nie ma tego upamiętnienia żadnego do nie. dziś. Może się to nie. kiedyś zmieni, kiedyś jakiś kamień, czy jakiś tak, obelisk tak. będzie. Bo... Znaczy ja to sądzę, że no. taki kamień to powinien być tutaj na wsi. Tak, oczywiście. Nie na cmentarzu. Mhm. Na cmentarzu to jesteśmy wszyscy równi. Mhm. Tylko tutaj. Pamiętam jeszcze taką sytuację, jak mój brat jechał do ślubu. Przejeżdżaliśmy przez całą wieś. I on nie pozwolił, żeby muzyka grała. No tak, bo to wspomnienie gdzieś w nim było, bo jednak to świadomości było. Tak trzeba powiedzieć. Bo tato zmarł w którym roku? W 70 którym? W trzecim. Pamiętam. Chodziłem do podstawówki wtedy i pamiętam. Te informacje właśnie. Trzecim. No, pamiętam tę datę. No. To jest jeden z tych faktów, z tych historii, z tego terenu, który nie ma upamiętnienia. Ja cały czas myślę, że to się zmieni, że to będzie zrobione. Jest kilka takich rzeczy, powiem szczerze, coraz częściej się dowiadujemy o takich wydarzeniach, bo to gdzieś uciekało i nikt za tym nie chodził, a teraz się dowiadujemy. Jest naprawdę mnóstwo takich miejsc, ale to wydarzenie, o którym mówimy, jest jedno z najtragiczniejszych.
No, tutaj.